To pod tricepsem mamy nervus radialis, czyli nerw promieniowy. I on ma ramus superficialis i profundus. Zobaczmy, widać. Tak. Przewracamy. Tu mamy od musculus subscapularis jest nervi subscapularis. Tu jest nervus suprascapularis, czyli to jest podłopatkowy i scapularis. Supraskapularis, tak, nadłopatkowy. Tu mamy nervus axillaris, czyli pachowy. Do longissimusa dorsi idzie nervus thoracodorsalis, czyli piersiowo-grzbietowy. Tu do bicepsa idzie musculocutaneus, czyli mięśniowo-skórny ramus proximalis, ramus distalis, czyli to jest gałąź bliższa i dalsza, i ramus communicans z nerwem medianus. Pokażę Ci pośrodkowy. To jest ramus nervus medianus, czyli pośrodkowy, i nervus cutaneus antebrachii caudalis, czyli skórny przedramienia do ogonowy. Jeszcze pomiędzy nimi teoretycznie powinien iść łokciowy, czyli ulnaris. Tak. Dobrze, jeszcze nie pokazany był radialis. Tu jest jeszcze radialis z tej strony. On później przechodzi w tamtą stronę i znowu. No i to chyba wszystko. Tak. Aha, jeszcze miałyśmy pokazać, że to jest mięsień subscapularis. Ten. To już było przy nerwach. Dobrze, no to wszystko.